Wszystkie dokumenty ma pan przy sobie? Karty i tak dalej? Wszystko jest. No tak wygląda, a nie inaczej. Kto pan w nią jeździ? 3 lata. Polsce kupiona? Nie, sprowadzona jest z zagranicy. Jestem drugim, nie? Właścicielem. A czujnikiem do lakieru można? Może pan robić co chce. Maskę nie, też. Otworzyć panu maskę? Tak, proszę. No w środku to wiedzie pan. Ja nie handlarz, nie nic, także jest tak jak jest, nie? Czas na Elvisa. Były policjant ma za zadanie wywierać presję na ofiarę, by mężczyzna jak najszybciej zdecydował się na kupno pojazdu. Butle ma w kole. Tak, tutaj. Tu. Dobry, ja do pana dzwoniłem. Do mnie. A do pana dzwoniłem. No. Chciałem obejrzeć stroje tej Skody. No, ale tu już pan jest, także jedyna rzecz to jest jeden kluczyk, nie? Taki miałem i... Aha, jeden jest. I jest jeden kluczyk, nie? Fryzjer wprost informuje, że samochód posiada tylko jeden kluczyk. Dla ofiary to jednak żaden problem. Pan mi powie, dlaczego jest jeden kluczyk? No, tak kupiłem i tak jest, nie? Mężczyzna jest skupiony wyłącznie na stanie technicznym samochodu. Tak, sekundę, przepraszam. Halo? Posłuchaj, pan dzwoni do mnie za jeden czas. Tak właśnie ogląda. Przejdziemy się? No. Mogę prowadzić? Tak, oczywiście, proszę. To pan poczeka? Ja poczekam, tak, ja go biorę. Nie musi pan spuszczać w ogóle, ja go biorę. Po jeździe próbnej mężczyzna ciągle jest zainteresowany samochodem. Elvis cały czas stara się sprowokować ofiarę do szybkiego zakupu. Do tej pory mężczyzna na to nie reagował. Ja wezmę dzisiaj od pana, jeżeli jest wszystko okej z tym samochodem, to ja daję 200 więcej. Musisz lopam, wiesz? Musisz gościu lopam. Ten, rozmawiam z człowiekiem, a ty podchodzisz, próbujesz, nie wiadomo, to bez sensu, nie fajnie robisz. Dlaczego? No, 200 jakieś chłopie, no liczy, że się człowiek skusi na twoje 200 zł. Książeczka. Rozmawiam z człowiekiem, daj się spokój, poczekaj, wypisz sobie piwko, poczekaj, odejdę. Nie, ja nie piję, proszę pana. Dwie minuty, no, da pan nam. Czyli ile pan mówi tak po normalnemu? 200 by mogę opuścić, to wsio. Przykro. Poszło. Poszedł? Tak. Sprzedał pan? Sprzedane. Dziękuję, do widzenia. Fryzjer ustalił cenę z ofiarą. Następnym krokiem byłaby sprzedaż, a potem zabranie pojazdu spod domu za pomocą drugiego kluczyka.